podjęcie uchwały w sprawie korekty podziału środków na zadaniu powierzonym prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia w roku 2013. Jest to projekt uchwały Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej. Bardzo proszę pana przewodniczącego Walczaka o zabranie głosu. Komisja po zapoznaniu się z treścią jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. Opinia zarządu. Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tejże uchwały? Proszę o zgłaszanie się. Koleżanka Kluszcier, bardzo dopytać, proszę. Dopytać, na czym polega ta korekta? Korekta polega na tym, że doszło punkt 7. Przebudowa ulicy Lubowskiej, czyli wykonanie przejścia dla pieszych. Te 24 tysiące, a poprzednio w tym nie było tej uchwały. I pociąga to za sobą kolejne zmiany. Mianowicie my wnioskowaliśmy w poprzedniej uchwale przesunięcie kwoty 104 tysięcy na prace bieżące, a teraz, ponieważ to jest zadanie inwestycyjne, czyli wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie przychodni, a z drugiej strony wiecie państwo, że mamy gotowy projekt przebudowy ulicy Lubowskiej, który na dzień dzisiejszy nie znalazł się w budżecie miasta. Kosztorys inwestorski około 7 milionów, może nawet troszkę więcej. W związku z powyższym traktujemy to równocześnie jako otwarcie tejże przebudowy po to, żeby utrzymać ważność pozwoleń na przebudowę ulicy Lubowskiej. To jest tak przy okazji, chcę mówić, niezależnie od tego, że to przejście jest potrzebne, ale przy okazji chcemy to jeszcze wykorzystać do tego. I korekta polega na tym, że nie przesuwamy 100 tysięcy na bieżące, tylko 80 tysięcy. Inny jest problem z tym, czy pan skarbnik wyrazi zgodę na to, ale po to kolega radny Kawa jest w tej chwili na tym spotkaniu. No z przyjemnością bym tam ja również, ale niestety obowiązki zmuszały mnie do tego, żeby być tu z państwem. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie tej uchwały? Ja mam, panie przewodniczący, Waleński, bardzo proszę. Pytanie tylko dotyczące punktu 6. Uregulowanie stanu prawnego ulicy Starej Gościńskiej. Mniej więcej krótko, o co tam chodzi. Jak państwo pamiętacie, w roku 2012 mieliśmy zrobić oświetlenie ulicy Starej Gościńskiej. Był wykonany projekt. Miało to kosztować, mówię w tej chwili z głowy, około 14 tysięcy złotych, ale ze względu na to, że były tam części terenów własnością Skarbu Państwa, Zikic stwierdził, że nie może wykonać tejże inwestycji. I wyceniono na 1500 zł koszty uregulowania własności tychże gruntów, co pozwoli równocześnie na zrealizowanie i wykonanie oświetlenia ulicy Stary Gościniec w roku bieżącym, w 2013. Dlatego też przeznaczamy te pieniądze na uregulowanie tego stanu prawnego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. 20 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję państwu uprzejmie.